Czas na wiadomości Radia Z, Lucyna Płużyczka i Sławek Mierzejewski. Koniec głosowania w wyborach prezydenckich. Lokale wyborcze były otwarte przez 14 godzin i ciągle ktoś do nich przychodził. A jak zagłosowali Polacy, dowiemy się za chwilę z sondażu Exit Poll. Zaczynamy wieczór wyborczy w Radio Z. Jak tylko poznamy pierwsze wyniki, sprawdzimy, jakie przyjęto w sztabach trzech najpopularniejszych kandydatów. Minęła właśnie 21. Od 7 rano wybieraliśmy prezydenta. Najwyższy czas sprawdzić, jak wybraliśmy. Joanna Komolka jest z nami, a przynosi ze sobą pierwsze sondażowe wyniki. Jeszcze ciepłe. No mów. Będzie druga tura. Andrzej Duda i wynik 41,8%. Rafał Trzaskowski 30,4%. Na miejscu trzecim Szymon Hołownia z wynikiem 13,3%. Dalej Krzysztof Bosak 7,4%. Kolejne miejsce to Robert Biedroń z wynikiem 2,9%. Władysław Kosiniak-Kamysz na kolejnym miejscu 2,6%. Marek Jakubiak 0,5%. Pozostali kandydaci Waldemar Witkowski, Paweł Tonajno, Mirosław Piotrowski i Stanisław Żółtek uzyskali poniżej 0,5%. No i jeszcze ważna informacja to frekwencja 62,9%. Ja przypomnę tylko, że to sondaż Ipsos dla telewizji TVN24 Polsatu i TVP. Te wyniki raczej nie są zaskakujące. Wszystkie sondaże wskazywały, że Andrzej Duda o swój rezultat w pierwszej turze może być spokojny. Łączymy się ze sztabem urzędującego prezydenta. Jest tam reporter Radia Z Łukasz Konarski. Szanowni Państwo, dziękuję. Dobry wieczór. I tu się nic nie zmieniło. Andrzej Duda nadal jest liderem wyścigu o fotel prezydenta. Jego wynik 41,8 pokazuje, że na ostateczny wynik wyborów trzeba będzie poczekać 2 tygodnie. W jego sztabie była jednak nadzieja, że może uda się wygrać w pierwszej turze. Gdy tylko pojawiły się wyniki, rozległy się ogromne brawa i skandowania. Andrzej Duda, prezydent, od razu wyszedł do zgromadzonych ludzi, uśmiechnięty, odśpiewano mu 100 lat, teraz właśnie przemawia. Dziękuję wszystkim. W Łowiczu jest atmosfera pikniku, tu w niewielkim amfiteatrze Muszli Koncertowej, gdzie przemawia prezydent, jest około 200 osób, są politycy PiSu, Terlecki, Szydło, Brudziński, prezydenci ministrowie, ale nie ma Jarosława Kaczyńskiego. Poza amfiteatrem tłoczą się tu ludzie chcący zobaczyć prezydenta. Tłum krzyczy: zwyciężymy, zwyciężymy, damy radę, wszyscy biją brawo. Mobilizacja jest potężna, ludzie mają biało-czerwone flagi, są dzieci w łowickich strojach, nie ma jednak transparentu. Organizacja wieczoru w Łowiczu ma w zamyśle jego sztabu pokazać, że w przeciwieństwie do Rafała Trzaskowskiego, który wieczór wyborczy robi w centrum Warszawy, Andrzej Duda chce być bliżej zwykłych ludzi. Łowicz, Łukasz Konarski, Radio Z. Teraz sztab Rafała Trzaskowskiego, tam jest Jacek Czarnecki. Jego drugie miejsce potwierdza, że zamiana kandydata była dobrym ruchem. No, nie da się zaprzeczyć. 30,4% głosów świadczy o dużym poparciu tego zdecydowanego elektoratu Koalicji Obywatelskiej. Pamiętajmy, że Małgorzata Kidawa-Błońska przed 10 maja miała zaledwie 10% poparcia. Także ten wynik jest naprawdę dobry. Sam Rafał Trzaskowski, który w tej chwili przemawia, mówi, że z tym wynikiem wygranie przez niego drugiej tury jest bardzo prawdopodobne. Zapewne słychać w tle radość i entuzjazm zwolenników obecnego prezydenta Warszawy. Są oni gotowi na kolejne 2 tygodnie wspierania swojego kandydata z Centrum Elektrownia Powiśle. Jacek Czarnecki, Radio Z. To podsumujmy pierwszą dwójkę, czyli tych, którzy zmierzą się w drugiej turze. Urzędujący prezydent Polski Andrzej Duda 41,8%. A prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski 30,4%. Między tymi dwoma kandydatami wybierzemy za 2 tygodnie. Wybory prezydenckie. Wieczór wyborczy w Radiu Z. Frekwencja wyborcza wyniosła 62,9%, ale pamiętajmy, że to frekwencja sondażowa. Tę rzeczywistą poznamy o 22. O tej godzinie podsumowanie głosowania zaplanowała Państwowa Komisja Wyborcza. Trzecie miejsce na podium, czyli takie, które awansu do drugiej tury wyborów nie daje, dla Szymona Hołowni. Kandydat niezależny zebrał według sondażu 13,3%. I teraz właśnie do jego sztabu się przenosimy. Jest tam reporterka Radia Z Anna Józefowicz. Apetyt Szymona Hołowni był chyba większy. To siebie widział w drugiej turze. No oczywiście z pewnością przedwyborcze sondaże wiosną dawały mu szansę na drugą turę, ale odkąd w prezydenckim wyścigu Małgorzaty Kidawę-Błońską zastąpił Rafał Trzaskowski, o Szymonowi Hołowni ubyło głosów poparcia, chociaż w ostatnim tygodniu popularność tego niezależnego kandydata wzrosła i z sondaży wynika, że Hołownia teraz dostał tyle głosów, co Biedroń, Kosiniak-Kamysz i Bosak razem wzięci, ponad 13%. Tu w sztabie mnóstwo młodych ludzi zaangażowanych w kampanię, no i taka miła kawiarniana atmosfera, bo ten wieczór odbywa się w restauracji w warszawskiej Hali Mirowskiej, a nad wejściem napis Nice to meet you, czyli miło cię poznać. No i Szymon Hołownia dał się Polakom poznać jako inteligentny, sprawny przyszły polityk z ofertą nowego otwarcia, no ale okazało się, że Polacy jednak postawili na bardziej znane twarze.
Wiadomość wieczoru, będzie druga tura wyborów prezydenckich. Według sondażu Exit Poll pierwszą wygrywa Andrzej Duda, 41,8% głosów. A za dwa tygodnie zmierzy się z Rafałem Trzaskowskim, który zdobył 30,4% głosów. A teraz już czas na pierwszego gościa w ten wyborczy wieczór. Zaprasza Beata Lubecka. Senator Prawa i Sprawiedliwości, były wicemarszałek Senatu. Dzień dobry, panie senatorze. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór, dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Czy jest pan zadowolony z wyniku Andrzeja Dudy, urzędującego prezydenta? No jest, Andrzej Duda wygrał tą pierwszą turę. Ale jest pan marzył o właśnie, że już pierwsza tura rozstrzygnie o tym, że Andrzej Duda będzie ponownie prezydentem. Ja bym bardzo chciał, tak chcieliśmy, to byłoby to fantastyczne, byłoby to tańsze, szybsze, na pewno lepsze, no ale będziemy walczyć w tej drugiej turze. Praca, 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 jeszcze raz powtarzam to, pokora, pokora, pokora. Jak byłem szefem sztabu wyborczego 4 lata temu, 5, tak, to szybko czas leci. 5 lat temu, tak, widzi pan jak ten czas leci. 5 lat temu, tak, to zawsze to powtarzałem, że 6 razy P, no już nie będę powtarzał, ale praca, praca. No czeka nas bardzo ciężka praca, jesteśmy do niej i przygotowani, i gotowi, i mam nadzieję, że Andrzej Duda w żółtej koszulce dojedzie za 2 tygodnie do mety i będzie prezydentem drugą kadencję. Ale Rafał Trzaskowski ma bardzo dobry wynik, 30, tam z małym kawałkiem, więc ta różnica nie jest zbyt duża. Ale jest znacząca różnica. Na pewno pani redaktor będzie pytała się, jakie będą przepływy elektoratu. No, wiele wskazuje na to, czy mogłoby wskazywać na to, że elektorat Szymona Hołowni zagłosuje na Rafała Trzaskowskiego. Ale tak nie jest. No to wyborcy podejmują decyzje. Wyborcy podejmują decyzje samodzielnie. I nawet jeśli liderzy poszczególnych partii politycznych przekazują swoje poparcie dla któregoś z kandydatów w drugiej turze, to wyborcy zawsze podejmują decyzje. I tu naprawdę bardzo różne są przepływy elektoratu. Wiem, że różnych grup... A pan prezydent grup... bardziej będzie walczył o elektorat centrowy, czy bardziej będzie skręcał jeszcze w prawo, że będzie walczył o tych wyborców Konfederacji na przykład? Ale na pewno będziemy walczyli o każdy elektorat, to znaczy i o starszych, i o młodszych, i będziemy walczyli również i o centrowy. To jakie będą wskazania teraz w tej kampanii? Jakie będą wskazania? Ja nie jestem w sztabie, aktywnie wspieram pana prezydenta. Będę to robił oczywiście również przez następne 2 tygodnie. Ja mogę powiedzieć tylko tyle. No oczywiście, że ja nie powiem tutaj o kuchni, to troszeczkę wiem, bo przecież różne warianty były przygotowywane. Więc no, jesteśmy przygotowani. Jesteśmy przygotowani do tej walki. Jesteśmy przygotowani do ciężkiej pracy. No najlepiej pokazał pan prezydent Andrzej Duda w ostatnim dniu kampanii. No 6 spotkań, bardzo intensywny dzień. Takie będzie 2 tygodnie. Takie, czyli to będzie cały czas objazd po kraju, tak? Cały rozumiem. Cały czas praca, praca. Zresztą, ale to będzie dlatego, nastawione pan... przede wszystkim na spotkania z wyborcami. Taka będzie teraz taktyka na te 2 ostatnie tygodnie, na tego dogrywka. Ale nie ma innej taktyki. Oczywiście, że są najlepsze spotkania. To wszyscy wiemy o tym i Rafał Trzaskowski wie, a my wiemy już z naszych doświadczeń, że potrzeba się spotykać z ludźmi i te spotkania na pewno będą się... odbywały. Oczywiście również inne jeszcze formy prowadzenia kampanii wyborczej będą brane pod uwagę. Na pewno Andrzej Duda ma olbrzymie wsparcie wszystkich parlamentarzystów, członków Prawa i Sprawiedliwości, wolontariuszy, którzy pracują z nami, jeżdżą po całej Polsce, spotykają się, pracują i na pewno przez te 2 tygodnie wszyscy będziemy intensywnie bardzo pracować. A czy będzie jakiś as w rękawie, jeśli chodzi o sztabowców Andrzeja Dudy, żeby pogrążyć rywala? Pani redaktor, nie chodzi o to, żeby pokazać, że to proszę spojrzeć na tą kampanię, która toczyła się. To były 4 wybory. To były kolejne 4 wybory. Przed nami jest ostatnia już, ta piąty akt wyborczy. I nie było negatywnej kampanii. Proszę zauważyć, że właściwie wszyscy krytykowali pana prezydenta Andrzeja Dudy. Wszyscy byli w kontrze do niego. No, teraz ale będzie łatwiej, no, bo będziemy za to mieli tylko... Telewizja teraz publiczna krytykowała non-stop Rafała Trzaskowskiego. Rafał Trzaskowski był tutaj tym złym.
no, pokazywaliśmy, jaki jest naprawdę Rafał Trzaskowski, bo Rafał Trzaskowski jest po prostu Polakom nieznany, no więc wiemy, my wiemy, jaki jest, ja wiem, jaki jest i będziemy pokazywać w dalszym ciągu wady naszego rywala, bo tych wad ma bardzo dużo. Czyli rozumiem, że telewizja publiczna tutaj dalej będzie takim mocnym graczem. A czy gdyby się okazało, że Rafał Trzaskowski wygrywa wybory, to co będziecie wtedy, to wtedy chcielibyście unieważnienia wyborów? No dlaczego, panie redaktor, co możemy chcieć? Dzisiaj mieliśmy święto demokracji. Proszę spojrzeć na frekwencję, to jest imponująca. Jeśli pani pyta, kto wygrał, to naprawdę wygrała polska demokracja. Ale przede wszystkim do urn poszły duże miasta, powyżej 500 tysięcy mieszkańców. Co? Jeszcze raz, przepraszam? Przede wszystkim do urn wyborczych poszli mieszkańcy z dużych miast, powyżej 500 tysięcy mieszkańców. Poszli Polacy do urn wyborczych. 62% to jest rekordowa frekwencja. Więc jeśli ktokolwiek mówił, że w Polsce nie ma demokracji, że w Polsce jest zagrożona demokracja, no to jest to najlepszy dowód na to, że w Polsce demokracja kwitnie. Nikt nie likwidował, nikt nie występował przeciwko demokracji i te hasła, te organizacje i te hasła, które były przez wiele miesięcy, przez wiele lat powtarzane, że nie ma demokracji, że jest zagrożenie praworządności, demokracji. Nie, w Polsce jest pełna demokracja. To jest najlepszy dowód na to, że w Polsce nie ma żadnego zagrożenia demokracji. I powinniśmy się z tego bardzo cieszyć. Panie i Marszałku, chciałbym, żeby w następnej turze, czyli za 2 tygodnie, żeby ta frekwencja była jeszcze o 10% większa. No szacuje się, że poszło 20 mi, około 20 milionów. Więc żeby wygrać, to trzeba mieć 10 milionów głosów. Więc no to 10 i z kawałkiem. No to jak pan ocenia w takim razie szansę Andrzeja Dudy na reelekcję? Ja oceniam bardzo dobrze. W poprzednich wyborach różnica między Andrzej Duda też pierwszą turę wygrał. W pierwszej turze miał... No tak, ale wtedy potem na Andrzeja Dudę dodali głosy ci, którzy głosowali na Pawła Kukiza. Jak sam pan zauważył, można Pani przewidywać, redaktor, że ci, którzy oddali teraz głosy na Szymona Hołownię, to raczej nie zagłosują na Andrzeja Dudę. Gdyby oddali wszyscy, to by Andrzej Duda wygrał z poparciem 60% wtedy, bo miało 34,20, to by miał ponad prawie 60%, czy 55-56%. Więc to naprawdę nie ma. To, o czym mówiłem wcześniej, panie redaktor, nie ma prostych przepływów elektoratu. Polacy zagłosują na lepszego kandydata, a jestem przekonany, że lepszym, zdecydowanie lepszym kandydatem jest pan prezydent Andrzej Duda. No nie spodziewałam się, że powie pan co innego. A czy orientuje się pan, panie marszałku, prawda, czy dlaczego nie ma w sztabie wyborczym tam w Łowiczu, dlaczego nie ma Jarosława Kaczyńskiego? No ale to pytanie, no panie redaktor, no jest szef sztabu, szefowa sztabu. No, przecież pan jest w dobrych relacjach Nowogrodzką chyba, tak czy nie? No to myślałam, że może pan wie, co się stało, że prezesa Prawa i Sprawiedliwości tam nie było. Czy też nie ma. Nie wie pan, dlaczego tak się stało. Ale prezes Prawa Kami cały czas jest z nami, kontaktujemy się, a dlaczego nie ma tego, nie wiem, ale jest z nami cały czas prezes Jarosław Kaczyński. Dobrze, to jaki pan przewiduje wynik wyborów za 2 tygodnie? Za 2 tygodnie wygra Andrzej Duda. Jaki będzie wynik tego, nie wiem. No 50 z kawałkiem, 51, 50. Ale czy wygra o włos, czy to będzie jednak pana zdaniem znaczące zwycięstwo? Panie redaktor, tego nie wiem, to zobaczymy. No, spotkamy się za 2 tygodnie i bardzo chętnie na ten temat z panią redaktor porozmawiam. Natomiast ja jestem przekonany, że wygra lepszy kandydat, a lepszym kandydatem jest pan prezydent Andrzej Duda. Pokazał przez 5 lat swojej prezydentury, że jest no, niezwykle aktywnym, dobrym prezydentem. Dobrze, dziękuję bardzo za to spotkanie. Stanisław Karczewski, senator Prawa i Sprawiedliwości, były wicemarszałek Senatu, był z nami. Dziękuję bardzo. Za chwilę teraz wiadomości Radia Z, a potem wracamy z kolejnym gościem. Będzie to Grzegorz Schetyna z Platformy Obywatelskiej. Zapraszam. A
wiadomości Lucyna Półżyczka i Sławek Mierzejewski. Zaskoczenia nie było. Andrzej Duda wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich. Głosowało na niego 41,8% Polaków. To sondażowe wyniki Exit Poll przygotowane przez Ipsos dla TVN-u, Polsatu i TVP. Rafała Trzaskowskiego poparło 30,4% z nas. Szymona Hołownię 13,3%. Krzysztof Bosak uzyskał 7,4% głosów. Robert Biedroń 2,9%. A Władysław Kosiniak-Kamysz 2,6%. W sztabie obecnego prezydenta rozległy się gromkie okrzyki i 100 lat. Jestem Państwu ogromnie wdzięczny, mówił przed chwilą Andrzej Duda i dziękował za frekwencję. Niezależnie od tego, na którego z moich kontrkandydatów Państwo głosowaliście, z całego serca dziękuję za to, że poszliście Państwo na wybory, bo to bardzo ważne, żebyśmy aktywnie decydowali w polskich sprawach, abyśmy korzystali z tego demokratycznego prawa, najważniejszego demokratycznego prawa, jakim jest prawo wyborcze. W sztabie wyborczym Andrzeja Dudy jest reporter Radia Z, Łukasz Konarski. Tam oczywiście radość, ale już także mobilizacja przed drugą turą. Po czyj elektorat musi sięgnąć kandydat PiSu, żeby na kolejne 5 lat zostać w Pałacu Prezydenckim? Za 2 tygodnie drugą ręką... Tak naprawdę po każdy elektorat, zarówno centroprawicowy elektorat Władysława Kosiniaka-Kamysza, jak i centrowy Szymona Hołowni. Prezydent już zresztą rozpoczął ukłony w stronę wyborców innych kandydatów. Jak mówi tu w Łowiczu, bardzo niewiele nas dzieli z Krzysztofem Bosakiem. Oni chcieliby szybciej i radykalniej, to są prawa młodości, ale cel jest wspólny. Silna i bezpieczna Polska. Co do wyborców Kosiniaka-Kamysza, mają szacunek do rodziny, była też mowa o wsi. Co do lewicy, mamy dużo różnic, ale jeden punkt jest wspólny, to troska o zwykłego człowieka, bo jemu także serce krwawi, gdy widzi szwindle reprywatyzacyjne. Prezydent podziękował za zaufanie, po 5 latach mówi, głosuje na niego więcej Polaków. Podziękował także kontrkandydatom, każdego wymienił z nazwiska. Gdy rozległo się nazwisko Rafała Trzaskowskiego, tłum zaczął skandować, tu jest Polska, tu jest Polska. Prezydent odpowiedział, że to jest serce Polski i zarówno serce Europy. Kampania będzie toczyła się dalej. W drugiej turze każdy głos się liczy. Dlatego też, gdy tylko prezydent skończy swoje przemówienie, zaraz jedzie do Strzelsko-Łokutna, by tam także walczyć o każdy głos. Łowicz, Łukasz Konarski, Radio Z. A w sztabie Koalicji Obywatelskiej jest reporter Radia Z Jacek Czarnecki. Tam też wielka mobilizacja. O czyje głosy będzie walczył Rafał Trzaskowski? Rafał Trzaskowski ma trochę większy wybór niż Andrzej Duda. Na pewno będzie zabiegał o głosy tych, którzy dziś poparli innych kandydatów opozycji. Już teraz zwróci się o poparcie do wyborców PSL-u i Lewicy, bo jak widać z dzisiejszych wyników tylko część zwolenników tych ugrupowań zagłosowała na swoich kandydatów, ale też będzie na pewno zabiegał o wyborców Szymona Hołowni, który uzyskał prawie 14% głosów. Wszystkie głosy oddane na opozycję dziś to ponad 20%. Oczywiście Rafał Trzaskowski będzie też przekonywał do siebie tych, którzy na wybory nie poszli. To prawie 40% Polaków. Warszawa, Jacek Czarnecki, Radio Z. Wybory prezydenckie. Wieczór wyborczy w Radiu Z. Głosowanie skończyło się o 21:00 także w gminach Baranów w Wielkopolsce i Marklowice na Śląsku. Tam mieszkańcy mogli głosować wyłącznie korespondencyjnie. To pierwsza taka sytuacja w historii polskich wyborów. Z powodu koronawirusa i dużego zagrożenia epidemiologicznego w tych gminach takie zalecenie wydał resort zdrowia. Ale wybory korespondencyjne w Baranowie wyglądały tak, że 111 osób wrzuciło koperty z kartami do głosowania na poczcie, a większość mieszkańców osobiście doręczyła pakiet dzisiaj do lokali wyborczych. Myślę, że to będzie najbezpieczniejsza forma. Przesyłki giną, wszystkie, także co osobiście, to osobiście jest. Ja uważam, że to jest niepotrzebne. Można było iść po prostu się podpisać raz na liście, oddać głos, a tak to chodzenie po urzędach, załatwianie. A po co? Można było przyjść w maseczce też, w rękawiczkach podpisać, włożyć. Nie ma innego wyboru, trzeba tak. No wiadomo, no jeżeli nie ma wyboru, obowiązek wyborczy trzeba spełnić. Z mieszkańcami Baranowa rozmawiała reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Frekwencja może tam przekroczyć 60%. Taka część mieszkańców uprawnionych do głosowania zgłosiła się po pakiety wyborcze. A w skali całego kraju frekwencja wyniosła 62,9%. To frekwencja sondażowa. Ostateczne dane o 22:00 poda PKW. A teraz już Beata Lubecka i jej gość. My słyszymy się o 21:30. Gościem Radia Z jest Grzegorz Schetyna, był lider Platformy Obywatelskiej, patriota Platformy. Jak samo sobie mówi, dobry wieczór. Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu, kłaniam się. Znamy już te wyniki. Różnica prawie 11%, a właściwie 11% między Andrzejem Dudą a Rafałem Trzaskowskim. Czy ten wynik pana satysfakcjonuje, jeśli chodzi o pierwszą turę? Patrzę na to szerzej, bo to nie tylko kwestia różnicy, czy wyniku, świetnego wyniku Rafała Trzaskowskiego, dobrego wyniku Andrzeja Dudy, ale też to, co jest poza nimi, to znaczy zdecydowana większość jednak jest po stronie kandydatów opozycji. Polska wybiera opozycję
i daje żółtą kartkę PiS-owi i Andrzejowi Dudzie, bo matematyka tutaj jest bezwzględna i oczywiście to jest pytanie, które jest zasadnicze i na której będziemy odpowiedź na, które będzie decydująca o drugiej turze. I uważam, że jest ogromna szansa na zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego. No tak, tylko że ci kandydaci opozycyjni specjalnie nie palą się do tego, żeby poprzeć Rafała Trzaskowskiego. Nawet tutaj w tym programie był Szymon Hołownia w tym tygodniu i mówił, że głosowanie na Rafała Trzaskowskiego oznacza zwycięstwo w drugiej turze Andrzeja Dudy. Tak, ale to jest pierwsza tura, jest to takie, można powiedzieć, prawybory, bo przecież 11 kandydatów, każdy z nich budował swoją pozycję, każdy z nich liczył na wejście do drugiej tury. Mówię o tych kandydatach opozycji demokratycznej, którzy przecież jeszcze kilka tygodni temu widzieli się w drugiej turze, więc to trudno sobie wyobrazić taką sytuację, że w pierwszej turze oni popierają, rezygnują z własnego poparcia i wskazują na innego kandydata opozycji. Dzisiaj, teraz od kilku minut sytuacja jest zupełnie inna. To oni, myślę właśnie o Szymonie Hołowni, o Władysławie Kosiniaku-Kamyszu, o Robercie Biedroniu, oni będą decydować i oni będą mieli główny wpływ na to, w jaki sposób rozstrzygnie się druga tura. Jest ogromna szansa, bo matematyka jest tutaj bezwzględna. To jest ponad 60% dla kandydatów opozycji. Jest ogromna szansa na zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze. Pytanie, czy uda się osiągnąć dobrą frekwencję? Bo rozumiem, że im wyższa frekwencja, tym bardziej sprzyja Rafałowi Trzaskowskiemu? Myślę, że tak, bo to kwestia oczywiście mobilizacji. Dzisiaj ta prognozowana frekwencja to jest 62%, spora. Prawie 63, ale to ona może być, uważam, że wszystko zależy oczywiście od tych 2 tygodni, 12 dni kampanii wyborczej, ale uważam, że ona może być jeszcze większa w drugiej turze. No to jest tak 12 lipca, no to już są wakacje. To taki jest dyskusyjny ten termin. Nie wiem, czy pani, akurat elektorat opozycyjny wtedy się pofatyguje do urn w takiej liczbie jak dziś. Kartki odebrane przez tych, którzy nie głosowali, nie mogli głosować u siebie w swoich komisjach wyborczych, a zapisywali się do innych, to wiele tysięcy, dziesiątek tysięcy takich oddanych głosów. Ale ja bym powiedział przede wszystkim o mobilizacji elektoratu, wyborców. Kto będzie miał lepsze dotarcie, kto będzie bardziej przekonywujący, kto będzie bardziej zdeterminowany, kto dobrze nawiąże kontakt z wyborcami, nie tylko własnymi, będzie ich mobilizował do koniecznego udziału w drugiej turze, ale właśnie do tych wyborców innych kandydatów, z którymi walczył Rafał Trzaskowski. Uważam, że to będzie to jest możliwe. To jest o wyciągnięcie ręki, ale będzie wymagało wielkiej pracy. No to jaki może być plan w takim razie na tę dogrywkę? To przede wszystkim spotkanie z wyborcami, znowu wizyta w różnych miejscach kraju, także w tych mniejszych miejscowościach, bo dzisiejsza też frekwencja pokazała, że tłumnie ruszyli do urn przedstawiciele, mieszkańcy dużych miast. Wielkie miasta, duże miasta, tak, tu widzieliśmy od rana, kolejki były cały czas, widziałem to we Wrocławiu, przed każdym lokalem wyborczym cały dzień widzieliśmy kolejki, jeszcze teraz przecież stoją ludzie, którzy nie zdążyli oddać swojego głosu, ale tak jak powiedziałem, na razie mamy dane sondażowe. Z każdą godziną będziemy mieli wiedzę większą, bardziej taką pełną. I ta mobilizacja, dotarcie do tych miejsc, gdzie ten rezerwuar, gdzie ta przestrzeń jest jeszcze do zabudowania, to będzie decydujące. Polska powiatowa, Polska lokalna na pewno, ale też dobry pomysł na te miejsca, które wsparły, tak jak widzieliśmy, Szymona Hołownię. Ten wynik jego ponad 13% to są naprawdę setki tysięcy głosów. Wierzę głęboko, że ci wyborcy zagłosują na Rafała Trzaskowskiego. Oni i to mogą nie pójść. Oni mogą na przykład nie pójść, dlatego że chcieli kandydata bezpartyjnego, obywatelskiego, jak określał się Szymon Hołownia, więc mogą po prostu stwierdzić, że nie będą głosować na nikogo z tego duopolu, ani na Andrzeja Dudę, ani na Rafała Trzaskowskiego. Ale Rafał Trzaskowski ma też pokaźny elektorat negatywny.
To wybór cywilizacyjny. Nie sądzę, nie wydaje mi się, że tak Szymon Hołownia, jak i jego sztab, czy wyborcy, którzy zaufali mu, że będą mieli dylemat tutaj, czy wybierać PiS, bo przecież ich nieobecność przy urnach wyborczych 12 lipca to jest głosowanie na Andrzeja Dudę. Nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić, żeby to było możliwe. Ja wierzę w tych wszystkich, którzy głosowali na kandydatów opozycji demokratycznej, ale wierzę także, że ci, którzy głosowali na Krzysztofa Bosaka, że to też są tacy wyborcy, którzy przecież nie muszą głosować na Andrzeja Dudę. Naprawdę nie wydaje mi się uważam, to prawdopodobne. No to wydaje mi się, że najbardziej naturalnym kandydatem dla wyborców Konfederacji wydaje się jednak Andrzej Duda. Głosowaliby wtedy w pierwszej turze na niego. To jest przyzwoity wynik, ponad 7%. Pani redaktor, no bo Krzysztof Bosak dzisiaj dobrze prezentował się w tej kampanii, a też jego program nie był aż tak mocno nagłośniony, więc... Powiedziałbym tak, pani redaktor, dzisiaj taka fotografia tych wyborczych słupków pokazuje, że jest remis. Idealny remis. I od kampanii, od tych 12 dni, od przekonania, determinacji, od zdolności mobilizacyjnych będzie zależeć ten wynik. Ja jestem i uważam, że tak będzie, że będą dziesiątki tysięcy głosów decydować o wyborze prezydenta Rzeczpospolitej w 2020 roku. Ten wynik, ten wyścig będzie trwał do ostatniej godziny kampanii wyborczej. No na pewno będzie to zacięta walka, a spodziewacie się jakiegoś asa, który może wyciągnąć Prawo i Sprawiedliwość, sztabowcy prezydenta Dudy, żeby podważyć wiarygodność Rafała Trzaskowskiego? No, pani, widzieliśmy brudną kampanię, przede wszystkim prowadzoną przez media publiczne, przez telewizję. Przecież to ja takiej kampanii, takiego zaangażowania telewizji w wybory, takiego negatywnego zaangażowania nie widziałem nigdy i nie pamiętam ale nigdy. Ale tutaj Rafał Trzaskowski też się wydaje łatwym celem do atakowania. No, chociażby można mu wypomnieć, że nie spełnił wielu obietnicy, które składał też i mnożył w kampanii startując na prezydenta Warszawy. Powiedziałbym tak, jeżeli to Jacek Kurski będzie szefem kampanii wyborczej Andrzeja Dudy i będzie jeszcze mocniej wykorzystywał telewizję publiczną, to każdy kij ma dwa końce. To może być powód, że Andrzej Duda przegra te wybory, z czego zresztą gorąco mu życzę, bo uważam, że zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego to jest zmiana cywilizacyjna, to jest zmiana wszystkiego w Polsce i dzisiaj to jest naprawdę możliwe. Dzisiaj to jest o wyciągnięcie ręki. Trzeba dużo zrobić, musi być ogromna mobilizacja. Tak jak powiedziałem, my dzisiaj tu we Wrocławiu, ale w całej Polsce przygotowani jesteśmy do lepienia plakatów, wieszania banerów, do nowego etapu tej kampanii. Kto go zacznie w pierwszy, bardziej intensywny sposób, ten wygra. Te pierwsze, bo to jest bardzo, bardzo mało czasu. 12 dni to jest ekspres. Tu się wszystko zdarzy. Więc ja jestem dobrej myśli. Po prostu jestem dobrej myśli. Uważam, że to zwycięstwo jest to wyciągnięcie ręki. Ono naprawdę jest możliwe. Czyli pan obstawia, że jednak będzie Rafał Trzaskowski tym nowym prezydentem Rzeczypospolitej? Tak. Uważam, Polski? Że to jest ogromnie możliwe. Będą decydować dziesiątki tysięcy głosów, co przy jeszcze wyższej frekwencji i mobilizacji tych, którzy nie zawsze czy nie na co dzień zajmują się polityką, a chcą i widzą różnicę między Andrzejem Dudą a Rafałem Trzaskowskim, bo ona jest widoczna w każdym wymiarze prowadzenia polityki, prezentacji, pomysłu, klasy, tego wszystkiego, co jest tutaj niezbędne, żeby skutecznie dotrzeć. Trzaskowski ma to, co nie spodziewałam się, że pan tutaj wystawi aż taką laurkę, bo to raczej nie był chyba, zdaje się, pana kandydat. Nie był pani, kandydat Grzegorza Schetyny. Mam doświadczenie z wyborami w Warszawie. Wskazywałem go, ta kampania wtedy była dużo dłuższa, bo ona trwała blisko 12 miesięcy. I wskazywałem go i prowadziliśmy tę kampanię razem. Wierzyłem w jego zwycięstwo w Warszawie. Przyznam, to przecież pamięta pani, jak nie był faworytem od pierwszego dnia, ale zrobił to. No bo wygrał wybory w kierowującym stylu. Na początku nie sprawiał wrażenia, że jest jakoś specjalnie zdeterminowany, żeby wygrać. No tutaj pokazał się bardziej osobą Więc taką, której zależy na zwycięstwie. Że ten etap tych 12 dni następnych będzie świadczył o jego determinacji, o przekonaniu, o tym, że rzeczywiście będzie porywał tłumy, tak jak robił to na tych spotkaniach, które miał w całym kraju. Dzisiaj musimy mieć dobry pomysł, musimy zmobilizować tych wszystkich, którzy będą chcieli pomysł. To
dziesiątki tysięcy wolontariuszy. Oni muszą być, oni już są dzisiaj z nami i będą na pewno od jutrzejszego poranka. To jest naprawdę wielka szansa. No na pewno nam się tak kroją i zapowiadają takie bardzo emocjonujące dwa tygodnie ta dogrywka w kampanii, więc no, będziemy to wszystko obserwować na bieżąco. Bardzo dziękuję. Grzegorz Schetyna, był lider Platformy Obywatelskiej, był z nami. A jeszcze zapytam, dlaczego pana nie ma w sztabie teraz Rafała Trzaskowskiego? Jestem tutaj, za chwilę wieszamy pierwsze banery Rafała Trzaskowskiego tu we Wrocławiu. We Wrocławiu, rozumiem. Tak, jestem we Wrocławiu, bo Wrocław wierzy w dobry wynik we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Ta kampania była bardzo intensywna. Robiliśmy wszystko u siebie w regionach, bo uważamy, że to właśnie Polska lokalna, Polska regionalna będzie decydować o tym zwycięstwie. Jestem przekonany, że o zwycięstwie Rafała Trzaskowskiego. Dobrze. Kończymy. Grzegorz Schetyna, był lider Platformy Obywatelskiej, był z nami. Dziękuję bardzo. Za chwilę wiadomości Radia Z, a po wiadomościach Joanna Komolka, jej goście Janusz Piechociński i były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Zapraszam. Wiadomości Radia Z, Lucyna Półżyczka i Sławek Mierzejewski. Andrzej Duda 41,8%. Rafał Trzaskowski 30,4%. Te sondażowe wyniki pokazują, że za dwa tygodnie znów pójdziemy głosować, a Rafał Trzaskowski szybko podlicza, ilu wyborców nie zagłosowało na urzędującego prezydenta. Ten wynik pokazuje jedno, co najważniejsze, a mianowicie ponad 58% naszego społeczeństwa chce zmiany. I chcę do tych wszystkich obywateli dzisiaj jasno powiedzieć. Będę waszym kandydatem. Będę kandydatem zmiany. Kto znajdzie się w drugiej turze, nie było trudne do przewidzenia. Teraz w wiadomościach ci, których wyborcy przesądzą o ostatecznym zwycięstwie kogoś z tej dwójki. Wieczór wyborczy w Radiu Z. Trzecie miejsce Szymon Hołownia, 13,3%. W jego sztabie jest reporterka Radia Z Anna Józefowicz. Padła jasna deklaracja, komu przekaże to poparcie? O, Szymon Hołownia dziękował swoim kontrkandydatom, ale przede wszystkim tym, którzy go poparli, pracowali z nim, no i zapowiada, idziemy dalej, bo tych 2,5 miliona głosów nie można zmarnować. Te ponad 13% to jest sukces niezależnego kandydata. Hołownia zapowiada, że stanie na czele nowego ruchu społecznego, że w ciągu 2 dni z lokalnymi liderami się spotka, no i ustalą, jak się zachować w drugiej turze. Także nie padła jeszcze jasna deklaracja. Nie ma zamiaru sam podejmować decyzji, kogo poprzeć. Nikogo do niczego nie można zmuszać, tłumaczył. Ale już teraz widać, że będziemy mieli kolejną odsłonę wojny PO-PiS, wojny polsko-polskiej, dlatego ma siłę i energię, by tworzyć nowy ruch społeczny. Tych, którzy są niezadowoleni z tych wieloletnich wojenek, do tego ruchu zaprasza. Kolejne miejsca w pierwszej turze Krzysztof Bosak, 7,4%. I dopiero piąty Robert Biedroń, 2,9%. Łączymy się z Przemkiem Tarankiem. Lewica coś nie ma szczęścia do kandydatów. Na podobne poparcie dla Roberta Biedronia pokazywały przedwyborcze sondaże. Zaskoczenia więc nie ma. Według Tomasza Leśniaka ze sztabu Biedronia wyborcy Lewicy postawili na Rafała Trzaskowskiego. Mniejsze znaczenie miały właśnie wartości, postulaty, jakich wyborcy by oczekiwali, a większe znaczenie no po prostu wybrać tą osobę już w tej chwili w pierwszej turze, która będzie miała z Dudą największe szanse. Leśniak dodaje, że Biedroń jest typem polityka wiecowego, a pandemia i zakaz zgromadzeń uniemożliwiły mu prowadzenie normalnej kampanii. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z. Przypomnijmy, za dwa tygodnie wybierzemy kogoś z dwójki. Andrzej Duda, Rafał Trzaskowski. A teraz już czas na kolejnego w ten wyborczy wieczór gościa Radia Z. Zaprasza Joanna Komolka. A gościem wieczoru wyborczego dzisiaj w tej chwili jest Janusz Piechociński, były wicepremier, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dobry wieczór, panie premierze. Panie premierze, sen o Wiktorii, o którym mówi w ostatni dzień kampanii wyborczej Władysław Kosiniak-Kamysz, no nie spełnił się chyba. Ale zawsze kandydaci czy liderzy partii muszą nawet do ostatniego dnia, kiedy wiatr im wieje w oczy, mówić swoje. To jest wybory, szczególnie prezydenckie, to każdego dnia jest także pewien spektakl, tak? Ale spodziewał się pan, panie premierze, spodziewał się pan takiego wyniku? I polaryzację, a kupili. No było wiadomo, że Władysław Kosiniak-Kamysz będzie tym kandydatem, który będzie tracił najwięcej. No i stracił, bo przeskoczył go nie tylko Krzysztof Bosak, już nie wspominając o Rafale Trzaskowskim i Andrzeju Dudzie, ale także przeskoczył go Robert Biedroń, który przez wiele, wiele
dni tak naprawdę w ostatnich sondażach był za Bolesławem Kosiniakiem-Kamyszem. Ja nie mam zaufania do sondaży i też mam duży dystans do Exit Pulse. Problem jest inny. Ja myślę, że po pierwsze trzeba się cieszyć z tego, że w tej rzeczywistości mieliśmy bardzo wysoką frekwencję i trzeba rodakom podziękować, nawet jeśli to jest potwierdzenie wielkich emocji będących pochodną polaryzacji, która jest razem z nami od 2005 roku. I te wybory pokazały także bardzo wyraźnie, że kiedy poszło na ostro, na polaryzację, obie najsilniejsze formacje, i PO, i PiS, poszły na tą konfrontację, dlatego że dawało to najlepszy wynik partyjnym kandydatom. Panie premierze, ale może to jest też tak, że te słowa, które mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, które postawił na ostatnie proste i na przykład na kwestie gospodarcze, postawił na to, jak sam mówił, że będzie zasypywał te rowy pomiędzy jedną i drugą stroną. Sam o tym mówi, może Polacy tego nie chcą. No więc oczywiście zawsze można powiedzieć tak, że część z nas woli konfrontację, woli mocne słowa. Przez lata otrzymywałem w moim okręgu podwarszawskim, gdzie mandat dla mnie, dla PSL-u jest tylko wtedy, kiedy jest ponad 8% w skali kraju. No i Janusz, jesteś za spokojny, za merytoryczny, to trzeba walić pięścią w stół i z grubej rury jechać po rywalach i konkurentach. Więc są różne modele polityki. Na pewno Kosiniak-Kamysz pokazał, że jest politykiem w tym gronie, jednym z najbardziej doświadczonych, który przeszedł sporo przecież w kolejnych rządach. Miał także silne akcenty samorządowe i jeśli można mówić o tym, że popełnił jakiś błąd, to w którymś momencie za bardzo zawierzył jego sztab, że oto już jesteśmy na wyciągnięcie ręki przed drugą turą, a w tej drugiej turze czeka nas tylko sukces, bo ludzi antypisu jest więcej niż propisu. Tak? A to był ten moment, panie premierze, to był ten moment, pana zdaniem, gdzie sztab Władysława Kosiniaka-Kamysza popełnił błąd wtedy, kiedy jeszcze kandydatką była Małgorzata Kidawa-Błońska chyba. To był ten moment. To jest też tak, że sztab musi ze sobą na ten temat porozmawiać. Ja zwracam uwagę, co nie brało w tych wyborach. No bo jeśli, i słusznie sygnalizował to Kosiniak-Kamysz, ale nie zostało to w debacie w żaden sposób podjęte przez obywateli. No on lekarz i mówi, pytam się prezydenta, ministra zdrowia, premiera, ile długów mają nasze szpitale? 10, 15, 20 miliardów. I co to oznacza w odniesieniu do PKB? I co to oznacza, kiedy dochody budżetowe będą w ramach kryzysu mniejsze? Czy te szpitale nie będą umierać na naszych oczach? Po drugie, Kosiniak-Kamysz i słusznie pytał o to także polskich rolników, jak to jest, że w skupie ceny spadają 7%, a w detalu dla pozostałych konsumentów rosną o 7%. I co się okazuje, jeśli to są prawdziwe wyniki, te wstępne ekstrapolacje, no to okazuje się, że to ludzi także polskiej wsi nie rusza, że wolą wielką konfrontację, dyskusję o tym, że znowu nadciągają jacyś uchodźcy, tym razem w tęczowych barwach i chcą deprawować nasze dzieci, bo to jest czytelne, zrozumiałe dla każdego, a wszystko rozwiążemy w ten sposób, że znajdziemy złodzieja, któremu znowu odbierzemy 265 miliardów i w różnej formie transferów socjalnych damy, wyrównamy i zrobimy. Panie premierze, rzeczywistość tych 5 ostatnich lat pokazała, że mamy już rekordową liczbę ponad 340 tysięcy emerytów, którzy mają świadczenie poniżej minimalnego, a będzie tylko gorzej. Panie premierze, tak, ale teraz jest moment, kiedy trzeba pójść dalej. Już wiadomo, że Władysław Kosiniak-Kamysz w drugiej turze się nie znajdzie. W drugiej turze będzie Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski. W związku z tym pytanie jest takie, czy PSL, czy Władysław Kosiniak-Kamysz poprą Rafała Trzaskowskiego 12 lipca? Byłem już wielokrotnie o to pytanie, także na spotkaniach towarzyskich. No tak, ale już jesteśmy w nowej rzeczywistości, chociaż, panie premierze. Chociaż rozmowa dzisiaj nawet w rodzinnych gronach o polityce jest bardzo ryzykownym przedsięwzięciem, bo się zawsze zdarzy ktoś, kto myśli, czuje, a nie daj Bóg jeszcze głosuje inaczej. Więc mówiłem bardzo wyraźnie, jeśli w drugiej turze nie będzie Władysława Kosiniaka-Kamysza, będę głosował na każdego demokratycznego kandydata, bo nie zagłosuję nigdy i mam nadzieję, że moje Polskie Stronnictwo Ludowe też i jego wyborcy, jego sympatycy za prezydentem, który łamie świadomie po wielokroć konstytucję. I to jest sprawa fundamentalna. Prezydent ma być strażnikiem naszej demokracji. Panie premierze, konstytucji nie powinien być prezydentem. Będzie pan, panie premierze, nakłaniał też do takiej jasnej deklaracji Władysława Kosiniaka-Kamysza właśnie? Pełna symbolika, jak pani pamięta, niedawno obchodziliśmy kolejną rocznicę zamachu majowego i jak zwykle Polskie Stronnictwo
Ludowe wtedy proponuje uchwałę Sejmu, żeby pewien wstyd przeszłości wreszcie wyrównać, czyli zdjąć to wyrok procesu brzeskiego na Wincentego Witosa. I zawsze przed wyborami Jarosław Kaczyński i pan prezydent Duda jeżdżą do Wierzchosławic, a w momencie, kiedy ta projekt uchwały był głosowany, wicemarszałek Sejmu, znana postać z PiS-u, demonstracyjnie opuszcza salę. Więc nie oszukujmy się, jest on tylko taktyczne. W kluczu tych wyborów, stawki w lipcu, jest to, czy będziemy mieli szansę na powrót do demokratycznej Polski, czy też umocni się coraz bardziej niedemokratyczny model sprawowania władzy bez żadnej kontroli obywatelskiej. Panie premierze, gdyby pan teraz spojrzał na te wyniki, które mamy, wyniki oczywiście to są też exit poll na razie, Andrzej Duda 41,8, Rafał Trzaskowski 30,4. I teraz pytanie jest takie, czy ta strata 11, niecały procent punktów procentowych jest do odrobienia w ciągu tych właściwie, już niecałych dwóch tygodni? Po pierwsze, druga tura rodzi się zupełnie innymi względami, bo jest wybór zupełnie inny niż dotąd, bo każdy jeszcze raz i sztywne elektoraty partyjne tutaj nie wystarczą i sztywne elektoraty z pierwszej tury nie wystarczą. 72,2% Polaków głosowało za Dudą i Trzaskowskim. 27,8% głosowało na tych innych kandydatów. No i teraz pytanie, po pierwsze, kto pójdzie do tych wyborów, a sądzę, że frekwencja będzie jeszcze wyższa niż te 60, prawie 3%. Mimo wakacji, pana zdaniem? Jestem o tym przekonany, tak? To kto pójdzie, kto będzie bardziej zdeterminowany. I najważniejsze, że szykuje nam się wynik, gdzie 100 tysięcy głosów przy 30 kilku milionach głosujących może rozstrzygać losy prezydentury 2020-2025. Panie premierze, ja chciałam zapytać... tym, że czas gra na niekorzyść Andrzeja Dudy. Gdyby 10 maja odbyły się wybory, pewnie miałby dzisiaj pan prezydent, miałby tego 10 maja pan prezydent 52%, a jeszcze przez dwa tygodnie z polskiej gospodarki, i mówię to ze smutkiem jako minister gospodarki swego czasu, i wtedy byliśmy w bardzo dobrej kondycji przecież i oddawaliśmy PiS-owi gospodarkę, która się rozpędzała i była jednym z liderów rozwoju w Europie, to z gospodarki przypłyną do polskich obywateli dramatycznie trudne i smutne informacje, które nie będą służyć obozowi władz. Jestem A czy Rafał Trzaskowski pana zdaniem jest w stanie sięgnąć po ten elektorat Władysława Kosiniaka-Kamysza? Jak ma to zrobić? Pamiętajmy o tym, że 2005 lat temu mieliśmy sytuację inną, bo był nowy, młody Duda, reprezentujący formację, która była przez 8 lat w opozycji, a teraz jest już lekko zużyty 5-letnią kadencją prezydent, który ma także i wiele niespełnionych obietnic i deklaracji. I jest równy rywal, który startuje z bardzo wysokiego poziomu, bo przekroczył 30%. No więc jeśli popatrzymy, że przecież ci, którzy mogli głosować na Andrzeja Dudę, nie musieli wybrać pana Hołowni, pana Bosaka, pana Kosiniaka-Kamysza czy pana Biedronia, a jednak wybrali. W związku z tym ja sygnalizuję, że to będzie walka o każde 10, 20, 50 czy 100 tysięcy głosów i dlatego tak ważne jest to, kto będzie bardziej zdeterminowany w tych wyborach. Przede wszystkim przestrzegam, żebyśmy nie ulegali tych emocjom politycznym, żebyśmy pamiętali, że bez względu na to, czy będziemy głosować w drugiej turze na Dudę czy Trzaskowskiego, to po pierwsze, nawet jak nie mamy tam kandydata, to trzeba iść do tych wyborów i wziąć na siebie odpowiedzialność za polski przyszłość, żeby później demonstracyjnie mówić, ja nie głosowałem, to mnie to nie interesuje. I druga kwestia, dramatycznie złożona, że wszystkie te informacje Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego mówią, że wyjście z kryzysu światowej gospodarki, europejskiej i polskiej, będzie się przesuwać i coraz bardziej myślę, że będzie to myśli rok 2020. Myśli pan, panie premierze, że to może zaszkodzić Andrzejowi Dudzie i Prawo i Sprawiedliwości przed tym 12 lipca? Znajdowanie się w rzeczywistości, w której i obozowi rządzącemu po stronie władzy rządowej a jestem przekonany, że w tej atmosferze Trzaskowski wygra nieznaczną ilością głosami z panem Andrzejem Dudą, to i prezydentowi będzie ciężko, i obozowi rządowemu będzie ciężko. Panie premierze, jeszcze jedno krótkie pytanie. Co dalej z Koalicją Polską? Czy po tej porażce, tak to chyba trzeba powiedzieć wprost, Władysława Kosiniaka-Kamysza, to się nie rozsypie? Nie, ja myślę, że tutaj jeśli można mówić o tych błędach w sztabie, to w momencie, kiedy nastąpiła podmiana kandydata PO,
Władysław zgodnie z tym wypracowanym wcześniej scenariuszem pojechał już na całość, a więc walczył o to, żeby być na drugim miejscu, a nie skoncentrował się na wyborcach tradycyjnych PSL-u, kraju ze wielkim miastem, bo pewnie wtedy nie mówilibyśmy o tych 2, 3 czy 4%, a myślę, że taki będzie miał wynik, kiedy zostaną policzone głosy z urny wyborczej, tylko mówilibyśmy o 7-8. Więc jeśli błędy zostały popełnione, to zostały popełnione. Po drugie, no pamiętajmy o tym, że jesteśmy w pewnym specyficznym elemencie. Przed nami jest kilka lat, wydawałoby się, partyjno-politycznego spokoju, a ja twierdzę, że bez względu na wynik wyborów będziemy mieli do czynienia z niesamowitym wyzwaniem, którym jest dramatyczne pogorszenie się sytuacji polskich gospodarstw domowych, polskiego samorządu, polskiej służby zdrowia, polskiego rolnictwa i polskiego przemysłu. I z tym będzie musiał sobie radzić, no najpierw będą musieli sobie poradzić kandydaci, a przynajmniej o tym głośno mówić. No my musimy sobie poradzić, wie pani redaktor, bardzo jakże często myślimy, że wystarczy tylko oddać oby dobrze głos, no i później tą władzę rozliczać, a wspólnotowa Polska musi mieć świadomość, przed czym stoimy, jeśli największa gospodarka świata, numer jeden, niekwestionowany, w ciągu 2,5 miesiąca ma 47... Panie premierze, bo już widzę i słyszą też nasi słuchacze, że do pana ktoś chce pilnie się dodzwonić, my stawiamy kropkę na ten moment. Janusz Piechociński, były wicepremier Polskie Stronnictwo Ludowe, był naszym gościem, ale Wieczór Wyborczy w Radiu Z i na Radio Z.pl się nie kończy. Czas teraz na najświeższe wiadomości i relacje reporterów ze sztabów. Zapraszam. Wiadomości Radia Z, Lucyna Półżyczka i Sławek Mierzejewski. Radość w sztabie Andrzeja Dudy, jak już wiecie z Wiadomości Radia Z, w pierwszej turze wyborów urzędującego prezydenta poparło 41,8% Polaków. Tak pokazują wyniki Exit Poll. Na jego najgroźniejszego rywala, Rafała Trzaskowskiego, głosowało 30,4% z nas. Andrzej Duda wygrał w 12 województwach, a Trzaskowski w 4. Ponownie łączymy się z reporterem Radia Z, Jackiem Czarneckim, który jest w sztabie wyborczym kandydata Koalicji Obywatelskiej. Jaki plan na kampanię przed drugą turą ma Rafał Trzaskowski? Plan jest prosty. Mamy 2 tygodnie, by przekonać gniew, by przekuć gniew Polaków w pozytywną energię, żeby walczyć i wtedy wygramy te wybory. Tak jeszcze przed chwilą mówił Rafał Trzaskowski, kandydat opozycji, już ruszył w drogę na drugą część kampanii. Jeszcze dziś ma spotkanie z wyborcami w Wołominie i Zegrzu. Jutro od świtu dalsza trasa. Na pewno, jak tylko pokażą się pierwsze oficjalne wyniki, eksperci sztabu Trzaskowskiego wskażą mu te tereny, gdzie dziś uzyskał słabsze wyniki, jak zapowiadają, to te trudne małe miasta i wsie będą jego głównym celem, ale jak mówią, postarają się być wszędzie, gdzie tylko się da. Warszawa, Jacek Czarnecki, Radio Z. A teraz już Łukasz Konarski, sztab urzędującego prezydenta. Słychać głosy, że Andrzej Duda musi wygrać te wybory, żeby Prawo i Sprawiedliwość mogło do końca zrealizować swoje plany. Tu nie ma innej możliwości. Dla planów prezesa PiSu Andrzej Duda po prostu musi wygrać. Prezydent z opozycji to nie tyle piach w tryby rewolucji Prawa i Sprawiedliwości, to po prostu jej zatrzymanie. Prezydent z opozycji będzie wetował wszystkie ustawy Zjednoczonej Prawicy. Ewentualnie trzeba będzie się z nim dogadywać, co będzie ekstremalnie trudne czy wręcz niemożliwe. To także problemy PiSu przy powoływaniu rządu, czy wnioski do Trybunału, wnioski o kontrolę NIK-u, czy wnioskowanie do Trybunału Stanu o pociągnięcie do odpowiedzialności członków rządu. Dlatego prezydent Andrzej Duda tutaj w Łowiczu mówił, że w kampanii nie ma przerwy, nie ma wypoczynku, jedzie na kolejne spotkanie. Zaapelował do swoich zwolenników, by nie ustawali, namawiali do udziału w wyborach, a ci, którzy się wahają, mają porównać, jak im się żyło za 8 lat PO, a jak im się żyło za ostatnich 5 lat. Powiedział, że potrzebuje ich wsparcia, żeby nie tylko szli na wybory, ale także byli z nim na spotkaniach. Andrzej Duda mówił, że chce zwyciężyć w sposób zdecydowany, dlatego prosi swoich wyborców o jeszcze. Łowicz, Łukasz Konarski, Radio Z. Wieczór wyborczy w Radio Z. Przypomnijmy, że na Szymona Hołownię głosowało 13,3% Polaków. Czwarty wynik w wyborach uzyskał Krzysztof Bosak z wynikiem 7,4%. Kandydat Konfederacji dziękował swoim wyborcom. Dziś te siły, z którymi walczymy, którym rzuciliśmy rękawice, siły głównego nurtu, wydają się silne, wydają się wielkie, ale tak naprawdę oni już wiedzą, że są kolosem na glinianych nogach, na dwóch nogach. Te nazwy tych dwóch nóg to PiS i Platforma. Robert Biedroń zdobył 2,9% głosów, a Władysław Kosiniak-Kamysz 2,6%. Według nieoficjalnych jeszcze danych frekwencja wyniosła 62,9%. A teraz już kolejny gość Wieczoru Wyborczego w Radiu Z. Zaprasza Joanna Komolka. Gościem Wieczoru Wyborczego w Radiu Z i na Radio Z.pl jest były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Dobry wieczór, panie prezydencie. Dobry wieczór, dobry wieczór. Panie prezydencie, bo pan na Roberta Biedronia głosował, tu się nic nie zmieniło, jeśli chodzi o te deklaracje przedwyborcze.
Tak, nie zmieniło. Panie prezydencie, nie. Jest pan zadowolony z tego wyniku? Nie zmieniło się. Zadowolony z tego wyniku, nie, który Robert Biedroń uzyskał 2,9? Nie jestem. Trzeba będzie spokojnie przeanalizować, dlaczego to jest taki wynik, a nie lepszy. To jest na pewno wynik rozczarowujący. Ale no, to jest trochę efekt, nie trochę, tylko bardzo efekt tej polaryzacji, w której żyjemy już tyle lat, że w wyborach prezydenckich wyborcy chcą głosować na tych, którzy mają szansę wygrać. Więc ci wszyscy słabsi, którzy bardziej startują, żeby zademonstrować swój program czy budować poparcie dla swoich ruchów politycznych, no mają kłopot. Nie zmienia to faktu, że sam fakt, że Lewica zdecydowała się i wystawiła Roberta Biedronia, że to był pierwszy przedstawiciel LGBT startujący i walczący tak wysoki urząd, to zostanie w historii, tak czy nie? Panie prezydencie, ale czy pana zdaniem to nie jest też tak, że Polacy być może na ten program, na to, o czym mówił Robert Biedroń, kiedy mocno stawiał na te akcenty, o których pan też wspomniał, ale też na przykład na rozdział państwa od kościoła, na to Polacy nie są jeszcze gotowi, nie są gotowi na lewicowego prezydenta. Dali szansę lewicy jako takiej, no bo lewica weszła po przerwie do parlamentu, ale jednak prezydent nie. No, ja myślę, że to jest jakieś wytłumaczenie i wydaje mi się, że nawet dla tego, powiedzmy, starszego elektoratu lewicowego niektóre z poglądów Roberta Biedronia były zbyt postępowe, zbyt progresywne i prawdopodobnie dlatego jest tych głosów mniej niż padło na lewicę. Ale wie pani, ziarno zostało rzucone i myślę, że jak nie teraz, to za kilka lat już zrozumienie i akceptacja dla tego typu sposobu myślenia i poglądów takiej i tolerancji i gotowości rozumienia również postaw innych ludzi będzie w Polsce rosła. Także ten wynik na pewno nie jest satysfakcjonujący, ale sama obecność Roberta Biedronia w wyborach moim zdaniem miała sens. A może to jest też tak, panie prezydencie, że wyborcy pamiętają te pewne obietnice niespełnione Roberta Biedronia dotyczące mandatu Europarlamentu. No tak. Panie prezydencie, pewno też to miało swój wpływ. Panie prezydencie, a kiedy Rafał Trzaskowski dzisiaj mówił już po ogłoszeniu tych wstępnych wyników exit poll, mówił o tym, że to będą wybory między innymi oczywiście, to będą wybory pomiędzy tymi, którzy szanują prawa kobiet, a tymi, którzy tego nie robią, to znaczy, że Rafał Trzaskowski już zaczyna nieco sięgać po ten elektorat także Roberta Biedronia? No, na pewno tak i powinien to robić. On powinien w tej chwili, ja myślę, że oni, licząc się z tym, że będą w drugiej turze, to strategzy pracowali nad tym, jakie z haseł są najbardziej nośne dla tych elektoratów, które Rafał Trzaskowski musi pozyskać, żeby walczyć o zwycięstwo. Więc to zapewne jest gest w stronę elektoratu Roberta Biedronia, ale on takich pomysłów musi mieć więcej, bo on musi starać się pozyskiwać ludzi, którzy głosowali czy na Szymona Hołownię, czy Bolesława Kosiniaka-Kamysza. Więc w tej chwili należy liczyć się z tym, że takich właśnie zapożyczeń z programów konkurentów będzie więcej, ale to jest całkowicie naturalne dla drugiej tury. A wystarczy... Drugiej tury nie da się wygrać tylko swoim żelaznym elektoratem. Trzeba po prostu pójść w stronę i tych wyborców, którzy nie głosowali, i tych wyborców, którzy głosowali na innych. I na pewno Rafał Trzaskowski ma tu większe szanse na uzyski jakieś niż Andrzej Duda. A widzi pan, panie prezydencie, taki moment, że to już właściwie, że to jest ten moment, kiedy Rafał Trzaskowski, a być może nawet nie on, a Borys Budka powinni usiąść razem z trzema tenorami lewicy, jeśli tak można powiedzieć, z Czarzastym, Biedroniem i Zandbergiem, tak by lewica rzeczywiście te swoje głosy wprost przekazała na Rafała Trzaskowskiego? Na pewno rozmowy powinny się odbywać. Ja myślę, że też jest bardzo ważna rozmowa między samymi kandydatami, dlatego że w tej chwili jakby osobą, która jednak może w sposób najskuteczniejszy zwrócić się do swoich, nawet jeżeli to nie są tak liczni, jakbyśmy chcieli, wyborców, jest sam kandydat. Czyli trzeba rozmawiać i z Biedroniem osobno i z Kosiniakiem-Kamyszem osobno. To nie muszą być rokowania jakieś bardzo długie, no ale czasu. Pewne takie symboliczne, nie ma oczywiście czasu, ale pewne symboliczne gesty są konieczne. A kiedy pan patrzył na ten moment wymiany kandydatów Koalicji Obywatelskiej, czyli Małgorzata Kidawa-Błońska zastąpiona przez Rafała Trzaskowskiego, no to chyba okazało się korzystne dla Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, prawda? Patrząc na wynik Rafała Trzaskowskiego dzisiaj.
Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. No, Małgorzata Kidawa-Błońska jakby w tej kampanii jeszcze prowadzonej w stanie pandemii no, nie była dobrym kandydatem, mówiąc proszę, kandydatką i popełniła jeszcze zasadniczy błąd polegający na tym, że wzywała do bojkotu. No, kandydat, który sam startuje, wzywając do bojkotu, mówi, że ja nie startuję, więc ona wprowadziła taką konfuzję wśród zwolenników Platformy, która no, przyniosła taki spadek notowań. No i wymiana była konieczna, okazała się skuteczna, to jest najważniejsze. Panie prezydencie, czy Rafałowi Trzaskowskiemu przez te 12 dni wystarczy po pierwsze czasu, po drugie pomysłów, o których pan mówił, bo to trzeba sięgać po inne elektoraty, wreszcie po trzecie tej świeżości, bo mówiło się o tym, że rzeczywiście ta wymiana, o której rozmawiamy i ta świeżość, która szła za Rafałem Trzaskowskim, ona mu pomogła, ale czy to wystarczy? Trend jest za Trzaskowskim. On jest, zaczął kampanię niedawno. Wydawało się, że przekroczenie 30% będzie niemożliwe. Przekroczył te 30% i trzeba powiedzieć, że trend jest po jego stronie. Natomiast trzeba pamiętać, że będzie jeszcze mnóstwo brudnej kampanii, która właśnie o to będzie... chciałam zapytać, bo to będą 12 dni, więc należy się spodziewać, że to będzie, jak rozumiem, taka kampania na śmierć i życie, proszę? Jeśli można tak powiedzieć. Tak, na śmierć i życie niewątpliwie, a poza tym jeszcze pamiętajmy, że za plecami Andrzeja Dudy jest mistrz czarnych kampanii, czyli Jacek Kurski. I tutaj należy się spodziewać naprawdę wszystkiego. A myśli pan, panie prezydencie, tak, że... Kończę, bo już krzyczą na mnie. Przepraszam najmocniej, ale musimy kończyć i pozdrawiam, ale nie jestem w stanie dłużej rozmawiać. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy, panie prezydencie. Do widzenia. Dziękuję. Dobranoc. Dziękujemy bardzo. Oczywiście do wieczorze wyborczym Radia Z jesteśmy dalej. Wrócimy za parę chwil. Zanim połączymy się i porozmawiamy z kolejnym gościem, to jeszcze będzie oczywiście czas na wiadomości Radia Z, ale to już za chwilę. Na chwilę posłuchajmy muzyki. Trwa wieczór wyborczy na Radio Z.pl i w Radiu Z. Zapraszam teraz na najświeższe wydanie wiadomości. Lucyna Płużyczka i Sławek Mierzejewski. Zapraszamy. Będzie druga tura wyborów prezydenckich. Za 2 tygodnie zmierzą się w niej Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski. To oczywiście wyniki sondażowe, a frekwencja też sondażowa 62,9%. W wiadomościach zaglądamy na Lubelszczyznę, gdzie PiS ma swój bastion w jednej z gmin. Sprawdzamy też, jak wybory przebiegały w Wielkiej Brytanii i kto wygrał w Stanach Zjednoczonych. Minęła właśnie 22. 62,9% polskich wyborców zdecydowało, będzie druga tura wyborów. Andrzej Duda kontra Rafał Trzaskowski. Taki pojedynek w niej nas czeka. Na największe poparcie tradycyjnie PiS i sam Andrzej Duda mogą liczyć we wschodniej Polsce. Prawdziwy bastion PiSu to gmina Godziszew na Lubelszczyźnie. W wyborach parlamentarnych poparcie dla partii rządzącej sięgało tam 90%. Z poparciem dla Andrzeja Dudy jest teraz podobnie, mówili Radiu Z mieszkańcy Lubelszczyzny i samej gminy Godziszew. Jesteśmy zadowoleni. Dostaliśmy 13. pensję. Ja jako ze wsi kobieta, no to go mogę powiedzieć, że bardzo jest mądry człowiek. Godziszowie ludzie są tacy jednomyślni. Nie wiem dlaczego. Myślę, że 90 parę procent na 100% będzie Duda. Pan Trzaskowski. Nie, bo ten pan jest bardzo zmienny. Opozycja na większe poparcie może liczyć tylko w większych miastach Podkarpacia i Lubelszczyzny czy Podlasia. We wsi niepodzielnie rządzi PiS i prezydent Andrzej Duda. Wysoka frekwencja może być w gminach, gdzie było głosowanie tylko korespondencyjne przez zagrożenie epidemią koronawirusa. W Marklowicach na Śląsku pakiety dostało 72% uprawnionych do głosowania. W Wielkopolskim Baranowie 62%. Żeby taka była faktycznie frekwencja, wszyscy, którzy dostali pakiety, muszą je oddać, czyli zagłosować. A z nami reporterka Radia Z Grażyna Wiatr, która obserwowała wybory korespondencyjne w Baranowie. Grażyna, ta forma głosowania sprawi, że na wyniki będziemy czekać dłużej niż zwykle? Nie powinno tak się stać. Usłyszałam od kaliskiego komisarza wyborczego, któremu podlega gmina Baranów. Liczenie głosów w tej gminie ma przebiegać podobnie jak normalnie. Te pakiety, które mieszkańcy dostarczyli do piątku na poczcie lub w urzędzie, dzisiaj musiały trafić już do komisji i nie ma sygnałów, żeby były jakieś opóźnienia. A i tak większość pakietów mieszkańcy przynieśli dzisiaj sami. Członkowie komisji otwierają koperty i liczą głosy. Wybory prezydenckie. Wieczór wyborczy w Radiu Z. Przypomnijmy, według sondażu Exit Poll
Sokół, urzędujący prezydent, zdobywa 41,8% głosów. A prezydent Warszawy 30,4%. Monopol władzy nigdy dobrze się nie kończy. Władza powinna być dla obywateli, a nie obywatele dla władzy, mówił Rafał Trzaskowski po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów. Zapowiedział walkę w drugiej turze. Podkreślał, że wielu z nas chce zmiany. To będą wybory pomiędzy Polską otwartą, a Polską, która niestety szuka wroga. I prezydentem, który przez cały czas próbuje dzielić. To będą wybory pomiędzy tymi, którzy przede wszystkim szanują prawa kobiet i pomiędzy tymi, którzy tego nie robią. Kandydat Koalicji Obywatelskiej zwyciężył w pierwszej turze w okręgach konsularnych w Los Angeles i w Waszyngtonie. Rekordowo wielu chętnych do głosowania było na Wyspach, ale samo oddawanie głosów odbyło się tam z niemałymi przeszkodami. Karty do głosowania odesłało do komisji ostatecznie prawie 90% zarejestrowanych. Wyborom prezydenckim wśród brytyjskiej Polonii przyglądała się nasza londyńska korespondentka Anna Rączkowska. Polacy nad Tamizą mieli wyboistą drogę do głosowania. Wielu nie mogło się doczekać kart. Zdarzało się też, że te, które przychodziły, nie były ostemplowane. Polscy imigranci narzekali, że sami musieli zapłacić za odesłanie pakietów średnio 8 funtów, a to około 40 zł. Gro Polaków otrzymało karty w ostatniej chwili. Ci z kolei musieli dopłacać za przesyłkę ekspresową. Niestety byli tacy, którzy nie zdążyli odesłać swoich kart. Londyn, Anna Rączkowska, Radio Z. Wieczór wyborczy w Radio Z przenosimy teraz do internetu. Czas na jeszcze jedną rozmowę z gościem Radia Z, doktorem Mirosławem Oczkosiem, specjalistą od wizerunku politycznego. Joanna Komolka zaprasza na radioz.pl i na naszego Facebooka.